Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o filmiki kosmetyczne, to projekt Denko u mnie pozostanie, ponieważ jest to najfajniejsza forma przekazania informacji o kosmetykach. Po pierwsze, ja je zużyłam w całości, więc mogę się na ich temat wypowiedzieć obszernie, a po drugie właśnie zobaczycie, co używam, co jest u mnie nowego, więc myślę, że właśnie projekt Denko tutaj pozostanie. Ja bardzo uwielbiam oglądać te filmy i uwielbiam je także dla Was nagrywać, więc już myślę, że bez zbędnych wstępów przejdziemy do rzeczy. Pierwszy produkt, który zużyłam, to jest podkład Eveline Cosmetics Liquid Control HD Long Lasting Formula. To jest 24 godziny zapewniona trwałość tego produktu. Ja o nim wspominałam Wam przy okazji filmu z ulubieńcami bodajże maja, więc tam Was odsyłam. Myślę, że nie będę tutaj już więcej się rozwodzić na jego temat, ale tak w skrócie powiem, że był to bardzo fajny podkład, drogeryjny podkład, który się u mnie sprawdził, a jak wiecie, rzadko się to zdarza, a praktycznie nigdy się to nie zdarza. Kolejna rzecz to jest Sylveco lipowy płyn micelarny. Ja go kiedyś troszeczkę poużywałam u mojej mamy, wydawał mi się być w porządku i kupiłam sobie go gdzieś tam przy okazji właśnie, żeby potestować już tak, wiecie, konkretnie. I jakoś tak, słuchajcie, nie wiem, co się stało, czy... No ale kosmetyków raczej nie zużyłam. Powiem Wam szczerze, że kompletnie sobie nie radził ze zmywaniem makijażu, oczu przynajmniej. No jakoś tak, słuchajcie, nie wiem. Tak jakby miała do czynienia z zupełnie innym produktem, inaczej jakby utkwił mi w pamięci, a co innego tutaj otrzymałam, więc nie wrócę do niego. Chociaż był produktem bardzo fajnym, ponieważ no, jest naturalny, miał bardzo delikatny zapach, no i z makijażem twarzy radził sobie w porządku, ale jednak płynu micelarnego głównie chciałabym używać do demakijażu jednak oczu, przez to... No, testuję sobie teraz inny, ale no tak jak mówię, ten w porządku, ale chyba, że nie malujecie się tak mocno jak ja, czyli nie używacie eyelinera, no to możliwe, że da radę. Natomiast no ja ten eyeliner gdzieś tam wiecznie nakładam. Jakoś tak po prostu nie sprawdził się u mnie i zbyt wiele chyba oczekiwałam, jakoś tak, nie wiem. Ale przetestowałam i po prostu, tak jak mówię, no... Póki co nie czuję, że muszę do niego kiedykolwiek wrócić. Następna rzecz to płatki żelowe pod oczy, 8 w jednym, również Eveline. I tutaj była tylko taka jedna saszetka z dwoma płatkami pod oczy. Producent zaleca, żeby przed nałożeniem ich pod oczy schłodzić je w lodówce. Tak też zrobiłam i powiem Wam szczerze, że przecudowne ukojenie, przecudowne uczucie. Słuchajcie, w dni, kiedy jesteśmy mało wypoczęte, w dni, kiedy nasze oczy są opuchnięte, te płatki sprawdzą się rewelacyjnie. Nie, ponieważ koją, chłodzą i naprawdę takie uczucie, słuchajcie, takiej świeżości pod oczami nadają, więc no ja byłam bardzo zadowolona z tych płatków i śmiało mogę Wam je polecić. I właśnie myślę, żeby dopilnować tutaj tego, aby zostały schłodzone w lodówce, wtedy naprawdę ten efekt jest wow. Kolejna rzecz to są również 8 w jednym płatki na wągry, na nos. I tutaj były albo 3, albo 2 plasterki. Ja naprawdę nie pamiętam. W każdym razie sprawdziły się tak jak inne i z innych firm właśnie tego typu produkty. Ja Wam pokazywałam nie raz. Ja uwielbiam raz na jakiś czas właśnie takie sobie plasterki przykleić i oczyścić tą skórę na nosie. Te plasterki z innych firm, nie wiem czy z Eveline, istnieją również w formie na brodę. Także tu, gdzie mamy jakieś problemy z wągrami, śmiało możemy sobie użyć takie właśnie plastry raz na jakiś czas. Oczywiście to nie jest do stosowania codziennie, ale tak jak mówię, te też się u mnie bardzo dobrze sprawdziły, więc mogę Wam je śmiało polecić. Pamiętacie, polecałam Wam również tą odżywkę i tutaj nie pozostanę gołosłowna, drugie opakowanie zużyte. Jest to polska marka, czyli Eva. No i tutaj mamy wzmacniającą odżywkę do każdego rodzaju włosów z keratyną. Także ja zużyłam kolejny produkt. Później jakoś tak nie byłam w tym sklepie, żeby móc ją kupić, gdzie znalazłam ją właśnie stacjonarnie, ale myślę, że znowu, jak będę gdzieś przy okazji, żeby móc ją kupić, to kupię, bo naprawdę ciekawa odżywka za bardzo małe pieniążki. Następna rzecz to jest Dove Original i to jest antyperspirant w sprayu. Bardzo lubię antyperspiranty Dove, więc ten także się u mnie sprawdził. No i ten oryginalny zapach Dove, słuchajcie, bardzo, bardzo ładny. Dalej, mam tutaj delikatny żel do mycia twarzy marki Cien. Ja nie mam pojęcia, jak się to wymawia. W każdym razie markę tą dostaniecie w Lidlu. I moja historia z tym żelem jest taka, że będąc w Rossmanie miałam kupić coś do właśnie mycia buzi. Totalnie zapomniałam, później znalazłam się w Lidlu, przypomniałam sobie o tym, no i już wzięłam po prostu co było, także padło właśnie na ten produkt.
ale przyznam szczerze, że pozytywnie mnie zaskoczył, chociaż kompletnie nie spodziewałam się tutaj jakichś ochów i achów. Tak, słuchajcie, no według mnie bardzo, bardzo fajny produkt, dość tani, tutaj nie widzę SLS-u, więc skład też całkiem w porządku. Jest to produkt przeznaczony do wszystkich typów cery, więc śmiało możecie po niego sięgać. On nie pozostawia takiego uczucia ściągniętej, napiętej i takiej troszeczkę wysuszonej twarzy, więc wielki plus, bo nieraz jednak te produkty myjące potrafią coś takiego nam zafundować. Więc słuchajcie, no ja myślę, że naprawdę warto zwrócić na niego uwagę i przypuszczam, że jak kiedyś w Lidlu się znajdę, no to pewnie sobie zakupię go ponownie, chociaż ja w ogóle do tej marki podchodziłam, słuchajcie, jak pies do jeża, jakoś tak jej nie ufałam, a tutaj, słuchajcie, pozytywne zaskoczenie. Kolejny produkt to coś, co Wam pokazywałam już jakiś czas temu i cały czas zapominałam o nim, żeby Wam tutaj go zaprezentować, ponieważ zostało mi go trochę, ale skończyła się jego data przydatności, on jest ważny tylko 6 miesięcy od otwarcia i jakoś tak cały czas zapominałam go wylać i tak się to wszystko odwlekało, więc ja tą resztkę, słuchajcie, no niestety wylałam, w pół roku nie zużyłam go, bo wydaje mi się to niemożliwe, albo musiała cały czas się tym tonikiem pryskać. Jest to w każdym razie marka Evre, normalizujący tonik do twarzy, do skóry tłustej z niedoskonałościami. Bardzo fajny produkt, ja go Wam pokazywałam w filmie z fajnymi kosmetykami do 15 zł na pewno, więc tam Was odeślę. I myślę cały czas tak samo, że jest to produkt świetny, ale bardzo wydajny, przez to po prostu miałam problem, żeby go, słuchajcie, zużyć. Następna rzecz to coś, co trafiło jakby do mnie przez przypadek, bo ja nie kupuję tego typu żel pod prysznic, ale jest to DAF i jest to te również oryginalna wersja, razem z tym dezodorantem, on był bodajże zapakowany. Zużyłam, ale no tak jak mówię, jakoś tak nie przepadam za tego typu produktami, wolę coś bardziej naturalnego i takiego może mniej intensywnego w zapachu, jeśli chodzi o właśnie prysznic, o kąpiel, ale zużyłam i był w porządku, robił to, co miał robić. Kolejna rzecz to jest kolorówka i jest to tusz do rzęs Mystic Warsaw Longevity. Efekt maksymalnie wydłużonych rzęs. Maskara, która miała taką oto szczoteczkę silikonową. Całkiem fajnie się nie pracowało, ale ona, powiedziałabym, bardzo delikatnie wydłużała rzęsy i tylko je rozdzielała. Nie pogrubiała ich, nie dawała jakiegoś spektakularnego efektu, po prostu jakby podkreślała naszą naturę. Więc dla osób, które uwielbiają delikatny makijaż, którym nie zależy, aby te rzęsy jakoś tak mocno przykuwały uwagę, no to ten tusz będzie, słuchajcie, jak najbardziej na tak. On jest dostępny w drogerii Contigo, więc tam możecie po niego sięgnąć. Mnie jakoś tam specjalnie nie zauroczył, zużyłam, bo zużyłam i nie był też produktem, który posłużył nam na dość długo. Oczywiście mam tusze do rzęs, to zależy też od tuszu, ale niektóre starczyłam na 3 miesiące, niektóre na pół roku. No ten w takim stanie, słuchajcie, że się nadawało go używać, no to był przez jakieś 2 miesiące, więc bez szału. Nie mam pojęcia, jaka jest jego cena pierwotna, więc tutaj Wam nie powiem, ale no tak jak mówię, zużyłam, bo zużyłam. Kolejna, ostatnia już rzecz to jest Eveline i to jest oliwka do skórek. Nie wiem, czy to ma jakąś dokładną nazwę, bo mi się zdarła tutaj ta nalepka już z tego, wiecie, po prostu tłuste ręce i tak dalej, no to nie idzie w parze z trwałością naklejek na opakowaniu. Niemniej jednak bardzo lubię tą oliwkę, była naprawdę świetnym produktem, oczywiście niezwykle wydajnym, ale świetny sposób aplikacji i nawet, słuchajcie, pod koniec już można było śmiało przechylić opakowanie, ta oliwka szybciutko ściekła i można było sobie ją nabrać bez problemu, więc zużywam, słuchajcie, produkt do cna i jak widać jest to możliwe. Ja zazwyczaj aplikowałam sobie ją na noc, więc ona miała jakby tutaj dłuższe pole do popisu, bo w ciągu dnia no jednak ciągle myjemy te ręce, czy kremujemy, no to wiadomo, że mniej by się po prostu tutaj sprawdziła, a na noc miała czas, żeby sobie zadziałać. Bardzo fajny produkt, teraz testuję inne oliwki i tego typu gadżety od Eveline, które dostałam, więc póki co tej akurat nie kupuję. I to wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania w tym filmie. Dajcie znać, czy któryś z nich miałyście, używałyście i co o nich sądzicie. Tymczasem ja Was zapraszam bardzo serdecznie na moje social media i na mojego bloga. Wszystkie linki zawsze macie na dole. Podlinkuję Wam również produkty, które Wam tutaj pokazałam i filmy, które Wam obiecałam, w których wspominałam o któryś właśnie z tych kosmetyków. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się i pa, pa!